Dzień dobry, 13 czerwca roku pańskiego, roku pamiętnego 2022. Radosław Pyfer, witam Państwa bardzo serdecznie. 13 dzień czerwca, jednocześnie 110 dzień wojny na Ukrainie, 110 dzień agresji Federacji Rosyjskiej na ten kraj, 110 dzień z rzędu, kiedy nagrywam dla Państwa komentarz. Dziękuję za wsparcie wszystkim tym, którzy udzielili go na czy też w sposób e, tradycyjny, za to wielkie dzięki. Dzięki Wam, możemy poprawiać e, jakość techniczną i codziennie e, serwować e, najnowsze doniesienia, przegląd najnowszych doniesień ze świata, bliskiej zagranicy i e, rozwijać ten e, kanał. Proszę Państwa, zapraszam zatem wszystkich do Świata Banału na cyfrową sieć z dala od realu, mainstreamu i. I powagi, która się z tym, z tym wiąże, proszę Państwa, dzisiejszy komentarz dzieje na dwie części: tą część refleksyjną i część będącą przeglądem wydarzeń, z takim bieżącym komentarzem. No i sytuacja nie jest dobra. Nie jest dobra, to od tego trzeba zacząć. Wygląda na to, że Rosjanie zrealizowali cel minimum, czyli odcinają Ukrainę od morza, połączyli Krym z Donbasem. Opanowali Morze Czarne i wcale jakoś, chyba nawet nie muszą się spieszyć. Teraz z tym, żeby, nie wiem, przesuwać się w stronę Kijowa. Piłka jest po stronie ukraińskiej, no, która jest, co było wiadomo, od początku wojny słabsza. Dopóki się broniła, to broniła się. Wspaniale to budziło podziw na pewno w krajach regionu, podziw i też wielkie nadzieje w krajach regionu, w tym na pewno w Polsce, stawienie czoła Imperium Rosyjskiemu. Może to nie budziło entuzjazmu w innych y, y, krajach, y, nawet nie tylko Europy Zachodniej, powiedziałbym, że w Europie Wschodniej też, może były inne kraje, które troszkę zakładały inny scenariusz, ale dopóki Ukraińcy się bronili, no to, y, no to budzili wielki podziw teraz, i sytuacja była może o tyle łatwiejsza, że że każdy dzień oporu był zwycięstwem Ale teraz troszkę jakby sytuacja się odwróciła To Ukraińcy musieliby atakować A nie za bardzo mają czym, nie za bardzo mają jak Bo nie jest to już wielokrotna przewaga liczebna Federacji Rosyjskiej, która ściągnęła tam e, A to Kadyrowa e, A to, kaderowa, e, a to e, no, z, Ludzi gdzieś tam z tej azjatyckiej części e, Rosja, jakichś tam kałmyków, buriatów zmobilizowała zasoby imperium, no i przewaga i czerwona jest powstanie Federacji Rosyjskiej. Przewaga sprzęcie podobno jest jeszcze większa, jest kilkukrotna, no i teraz jak Ukraińcy mają to odbić? Jak mają atakować? No, dopóki się bronili, to, to jakby też mm, dawanie im wsparcia troszeczkę inaczej wyglądało. Teraz nie wiadomo, czy dostaną takie wsparcie, żeby atakować czy to leży w interesie mocarstw, żeby teraz wspierać jakby atak Ukraińców. No bo obronę to jeszcze tak, ale atak no to to już jest troszeczkę inna, inna sprawa. Poza tym, no nawet gdyby Ukraińcy takie wsparcie dostali, no to czym będą atakować? Bo przecież nie ma mowy o żadnym zaangażowaniu militarnym państw trzecich na Ukrainie, a zasoby Ukrainy za chwilę się wyczerpią. I proszę Państwa, no przechodząc tak płynnie... Do nakreślenia do tych pięciu refleksji związanych z tą sytuacją, e, no po pierwsze, e, myślę, że z wielkim smutkiem jest to obserwowane w Mołdawii w krajach bałtyckich, bo znowu wracamy do przemówienia Lecha Kaczyńskiego z 2008 roku w Gruzji, że najpierw Gruzja potem Ukraina, no, potem państwa bałtyckie bo po pominięto Mołdawię, no a potem, a potem Polska. No, i teraz, jeżeli Ukraina. To trzeba jednak przyznać, że Ukraińcy wybronią jakiś skrawek Ukrainy, że przynajmniej ta zachodnia Ukraina no widać wyraźnie, że jakieś państwo ukraińskie po prostu będzie istnieć po tej wojnie. Inna sprawa, jak ono będzie wyglądać, jak ono będzie funkcjonować, będzie totalnie zrujnowane, zniszczone, ale jakąś niepodległość, niezależność, walcząc niezwykle zaciekle, Ukraińcy obronili. Zostaną okrojeni prawdopodobnie w tej drugiej wojnie, bo a pewnie nie ostatniej. W II wojnie rosyjsko-ukraińskiej z wielu tych terytoriów zostaną odcięci od morza, ale zachowają jakąś niezależność, zachowają własną państwość. To jest ich wielki sukces, proszę państwa. Ja bym nie mówił, że to jest porażka, bo to jest coś, co przez tysiąclecia Ukrainie się, czy Rusi Kioski się nie udawało. I teraz, w niezwykłym bohaterskim zaciekłością, proszę państwa, to się chyba uda, chociaż no, za niezwykłą cenę, za niezwykłą cenę, tak, ale, no, ale to nie czas, proszę państwa, dyskutować o. Doznaniach estetycznych, no kiedy, decy kiedy po prostu trwa kwała wojna. E, no dobrze, ale teraz w ciężkiej sytuacji znajdą się kraje bałtyckie, w ciężkiej sytuacji znajdzie się Mołdawia, bo jeśli Rosjanie uspokoją sytuację, no to będą mogli wykonać jakiś następny ruch. I teraz pytanie jest takie, czy odważą się e, na państwa bałtyckie, bo to jest, byłaby dużo łatwiejsza operacja, e, dużo mniejsze terytorium. E, podobno nie da się tych państw obronić, no ale jednak to są członkowie NATO, więc tu reakcja byłaby nie tylko taka, że tam dozbrajamy do pewnego momentu, no, tylko trzeba byłoby jakoś zareagować i myślę, że ta reakcja nadal jest pewnego rodzaju niewiadomą ryzykiem, bardzo dużym, ogromnym ryzykiem dla strony rosyjskiej, która no umówmy się, że ten cel jednak zrealizowała na Ukrainie, wygląda na to, że przynajmniej minimalnie zrealizowała cel minimum, ale no, ale też kosztem dużych strat, a przede wszystkim dużych problemów. Druga rzecz, Mołdawia, no to już chyba będzie trochę łatwiej. No zobaczymy. Nie wiem, jak Państwo uważacie, ale to jest teraz pytanie, które się, proszę Państwa, pojawia. Drugie pytanie i druga refleksja jednocześnie, które się pojawia: to na ile Władimir Putin będzie się spieszył? No ja zakładałem taką możliwość, że on będzie się zachowywał tak jak Jarema Wiśniewiecki, który nabijając napal. No Nie wiadomo, czy to jest fakt historyczny, a tak został przedstawiony na ogni w i mieczem. My wychowaliśmy się na Sienkiewiczu y i ma Wiśniewiecki, któremu niech, niech czują, jak umierają, i teraz on będzie robił to samo Ukrainie: będzie się znęcał, będzie czekał jeszcze, będzie wyniszczał, będzie konsekwentnie właśnie rozwalał infrastrukturę krytyczną, e będzie przedłużał nawet, mając już kontrolę, tak już wiedząc, że ten plan minimum jest zrealizowany, że przewaga. Ludzka, technologiczna no technologiczna czy, czy sprzętowa jest po stronie rosyjskiej, to teraz będzie, nie będzie się spieszył, profesor, będzie, wyniszczał, będzie wyniszczał, będzie szedł na wyniszczenie, no bo wojna toczy się na terytorium Ukrainy, ponownie, ponownie na terenie tego bogatego w surowce, w bogatą ziemię kraju, znowu wojna, znowu destabilizacja na tych terenach. No i teraz pytanie, czy Władimir Putin będzie się spieszył z podporządkowaniem oponem, czy będzie wyniszczał Ukrainę troszkę na złość, no znęcając się, tak jak to przewidywałem jakiś czas temu w tym jednym z 7-8 wariantów, że to będzie znęcanie się nad Ukrainą. Pytanie teraz jest takie, czy, czy Ukraińcy mogli w ostatnich kilkudziesięciu dniach zdecydować się na pokój fiński bo mówiliśmy też o wariancie fińskim bo wojna trwała 104 dni dzisiaj ta już trwa 110 I akceptując jakby utraty tych terytoriów ale godząc się na, na ten układ o zawieszeniu yy, sytuacja była niebo lepsza wtedy wydawałoby się ale nie wiadomo czy Rosjanie by się zgodzili na ten pokój bo zaciekłość tutaj była po obu yy, stronach Niezwykła Ukraińcy powiedzieli, że żadnych terytoriów nie chcą tracić, że nie będą się na to zgadzać. No i teraz Putin ma tą decyzję, znaczy ma do podjęcia tą decyzję, czy będzie wyniszczał dalej, przedłużał tą wojnę, czy zdecyduje się na szybsze rozwiązać. I teraz inna kwestia, bo to już nawet nie chodzi o Ukrainę, proszę, Państwa. skutki tej wojny będą dosięgać inne kraje. No, oczywiście Polskę, Rumunię, kraje bałtyckie. I nie chodzi tu o skutki jakieś bezpośrednie zwarcie z Rosją, ale no, będziemy mieli kryzys żywnościowy. To jest 200-300 milionów ludzi zostanie dotkniętych tym kryzysem, głównie w krajach globalnego południa, gdzieś w północnej Afryce. Dojdzie do destabilizacji nie tylko lokalnej, ale i globalnej. No i pytanie, czy teraz Władimir Putin i Rosja nie usiądzie przy stole i nie zacznie planować po prostu kolejnych etapów tej destabilizacji, bo no to może być, to może być, proszę Państwa, jakby no z całym szacunkiem bardziej opłacalne, no nie chcę tu zabrzmieć cynicznie, no ale tak to jest w tej wielkiej polityce, że nie spieszymy się, no i cóż nam z tego, że zdobędziemy Kijów? Nie wiadomo, czy to byłoby takie proste, no ale załóżmy, że ale czy to może być teraz celem? Może celem będzie właśnie destabilizowanie regionu i świata, i e, takie układanie właśnie tych relacji gospodarczych, e, żeby to było korzystne dla Federacji Rosyjskiej, że to będzie ten główny cel, a nie jakiś progres w zdobywaniu terytorium ukraińskiego. A przecież, jeżeli będzie kryzys żywnościowy na północy Europy, przepraszam, na północy Afryki, to co się stanie? No wywoła to migracja, a ta migracja gdzie uderzy? No uderzy, proszę Państwa, w kraje europejskie. A co to może spowodować? No może to spowodować niezadowolenie społeczne, destabilizację w regionie Europy. Więc no ciężka sytuacja, proszę Państwa, ciężka sytuacja. Dobrego nast dobry nastrój zaczynają tracić już Niemcy. Tutaj czytałem bardzo ciekawy artykuł w Der Spiegel i dotyczył tego innego niemieckiego spojrzenia trochę na kwestie wojny w Ukrainie czy na Ukrainie i, i tam ciekawe, ciekawe rzeczy, bo dziennikarz, autor tego artykułu, niemiecki publicysta pisze o tym, że Niemców denerwuje Wołodymi Zeleński. To jest trochę inaczej niż Polaków, bo Polacy są zachwyceni, jesteśmy zachwyceni Zeleńskim, że jest taki odważny. Sprawny w komunikacji. Podziwiamy Zemeńskiego, że zdecydowanie większa część polskiej opinii publicznej. Natomiast Niemcy nie lubią Zewęńskiego, źle go odbierają jako takiego faceta, no, który sprawnie czy sprytnie, taki cwaniaczek trochę, co to się ubiera w wojskowe koszule, zapuszcza zarost, mówi zmęczonym głosem. To są takie sztuczki, jakby Niemcy, ale to jest nieuczciwe trochę, bo dopóki był tym prezydentem, to nie radził sobie z oligarchami, tam zjadki, kraj skorumpowany, Ukraina i tak dalej, a tutaj po prostu pozuje jakby na wielkiego dowódcę i to Polakom się podoba, to Polaków porywa, a Niemców to budzi takie mieszane uczucia. I to po pierwsze. Po drugie, <laughs> Ukraina dla, z punktu widzenia Niemców jest jakimś krajem gdzieś na końcu świata, bo ta nazwa wskazuje, że jest gdzieś Ukraina, no to słowiańska nazwa Ukraja, tak, ale z punktu widzenia polityki niemieckiej no to jest jakiś kraj no mało liczący się, tak i, i, i kraj, z którym zawsze są jakieś problemy, a to z Ukrainą, to z Węgrami a to z Polską że to jest ogólnie lekceważący stosunek do wszystkiego, co na wschód od Niemiec, no, na wschód od Niemiec, czyli także do Polski, że tam cały czas jakieś problemy i po trzecie, że, że, te, że te problematyczne kraje, które cały czas no, albo są niepoważne, albo pojacują, albo czegoś chcą, albo wszystko naraz. No to zaczynają powodować to, że że nie ma, że ceny benzyny idą w górę. Że, że za to trzeba płacić po prostu, że za to trzeba płacić. I to się Niemcom nie podoba. I proszę Państwa, trzeba zadać sobie pytanie czwarte już w tym momencie: czy po prostu nie wrócimy do business as usual? Czy wrócimy, czy nie wrócimy i w jakim stopniu wrócimy? Czy te sankcje zadziałały przez te 100 dni, czy okazały się być takie 100% szczelne? Bo będzie na pewno coraz większa chęć może być, im ta wojna będzie się bardziej przedłużać do jakiegoś umówienia się czy ustawienia tej sytuacji od nowa. No, chociażby tak, że nie ma transportu z Rosji, no to są z Kazachstanu, no, są z Kazachstanu, to nie są ciężarówki z napisem Rosja, tylko tylko Kazachstan. No a jak tak się dokładniej przyjdziemy, co te, te ciężarówki transportują, no to być może, być może, proszę Państwa, właśnie jakiś towar z Rosji i być może każdy chce żyć, proszę Państwa, i będzie starał sobie to ułożyć, tą sytuację i zacznie być wywierana coraz większa presja na Ukrainę, żeby już dali spokój, żeby już odpuścili, żeby się pogodzili, no i tak to może, proszę Państwa, być. Będzie też grupa Polaków, proszę państwa, która będzie niezadowolona z tego, jak sytuacja się ułożyła, czy też może inaczej, która, która jest, ma dobre relacje z Rosją, korzysta z tego i będzie niezadowolona, że trzeba utrzymywać te sankcje, ponosić jej koszty. Wydaje mi się, że na razie, ponieważ Polska jakichś wielkich interesów nie ma, ale też umiejętnie rozgrywa to w tej sferze komunikacyjnej. Myślę, że nasz rząd, ale no, no najbardziej spektakularnym przykładem jest ostatnio historia reprezentanta Polski w piłce nożnej Macieja Rogosa, który ma żonę rosjankę, dzieci, które się w Rosji wychowują, jest tam uznanym też pracownikiem, zawodnikiem. No i teraz podpisał kontrakt ze Spartakiem Moskwa, co jest uważane jako taki właśnie przejaw biznes as usual. I to spotkało się z krytyką nawet wiceministra spraw zagranicznych Marcina Przydacza. Ogromna presja na tym zawodniku. On mówi, że chodzi o bezpieczeństwo jego rodziny. Że nie może tak tego kontraktu zerwać, wrócić do Polski. Że tu rodzina, czyli no ta żona Rosjanka i dzieci mówiące po rosyjsku nie czuliby się bezpiecznie. No i to jest ogromna presja, która akurat, akurat spoczęła na tym zawodniku. Myślę, że kolejnym może być Grzegorz Krychowiak, bo on już wrócił z Aten do swojego klubu Krasnodar, jakichś ofert nie ma spoza Rosji i za chwilę podejrzewam, że machnie ręką i, 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 i po prostu w Rosji zostanie i być może proszę państwa no odnieśliśmy to zwycięstwo na boisku i będziemy grali w, na mundialu w Katarze, ale być może z wieloma zawodnikami występującymi w lidze rosyjskiej co no właśnie no to już nie będzie moralnym zwycięstwem to się nie spodoba Polakom bo, bo dla nas moralne zwycięstwo jest równie ważna, a nawet ważniejsza niż to na boisku. Sytuacja stanie się trochę, proszę Państwa, może stać się trochę kłopotliwa. W tej części refleksyjnej ostatnia rzecz to, powiem szczerze, że zdziwiło mnie ostra krytyka strony ukraińskiej wypowiedzi Joe Bidena, który mówił o tym, że ostrzegano przed wojną, że Rosja zaatakuje. Ostrzegano przed Rosją, że były takie informacje i mówił, że nie, 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 że nie chciał słuchać. No i Ukraińcy zareagowali agresywnie, stwierdzono, że to jest wypowiedź absurdalna i że jak można, jak można krytykować kraj, który od 100 dni walczy, stawia czoła Federacji Rosyjskiej. No ja nie chciałbym może krytykować, czy odnosić się, nie tylko krytykować, co odnosić się do wypowiedzi Joe Bidena, bo on zwłaszcza w kwestii Tajwanu, i miał różne niefortunne wypowiedzi, które już stały się takim stałym rytuałem, stałym elementem gry, że on coś mówi. Potem Biały Dom to dementuje, ale to się wszystko jakoś wpisuje w strategię amerykańską, tak z strategiczną. Nie, nie strategiczną niezależność, tylko strategiczną niejasność. To strategic ambiguity. Ale w tym przypadku zwróciłem uwagę na coś innego: na to, że Ukraińcy w taki. No zdecydowany sposób, muszę po powiedzieć, że to absurd. tak, Zaatakowano prezydenta Stanów Zjednoczonych bardzo ostro, bez ogródek, i to jest coś, co ja nie pamiętam, żeby ktokolwiek w Polsce przez ostatnie 30 lat e, coś takiego w ten sposób odezwał się. <coughs> Przepraszam, do przedstawicieli administracji <coughs> amerykańskiej. E, e, Także, Państwa, to tyle, jeśli chodzi o tą część refleksyjną. Wiem, że to Państwa może nudzi, e, więc przewinęliście do tej części opisowej, a jeżeli ta część opisowa, czy relacjonująca bieżące wydarzenia e, i dołączająca do nich właśnie takie osobiste kontakty Was nudzi, no to teraz już e, musicie wyłączyć ten film, e, proszę Państwa. E, więc zaczynamy e, od... E, tego, co mówi Sztab Generalny Armii Ukraińskiej. To już 110 dzień rosyjskiej inwazji na pełną skalę na Ukrainę. Trwają zacięte warki w doniec w obodzie Ługańskim, który siły rosyjskie próbują w całości zająć. Zdaniem amerykańskich ekspertów, Ukraińcy, Rosjanie, przepraszam, zniszczyli mosty na rzece Doniec, co zdaniem amerykańskich ekspertów było błędem, ponieważ dotychczas wojska rosyjskie miały problemy z przeprawami na tej rzecew yy, I ważna wizyta, proszę Państwa. W czwartek wygląda na to, że premier Włoch, kanclerz Niemiec, premier Włoch Mario Draghi, kanclerz Niemiec Olaf Scholz i prezydent Francji Emmanuel Macron będą w Kijowie. To podaje dzisiaj dziennik La Stampa. Według włoskiej gazety rozmowy z przywódcą Ukrainy, Wołodymyrem Załęskim, mają być skoncentrowane na kwestii, w cudzysłowie, otwarcia wobec kandydatury tego kraju do Unii Europejskiej. No, pierwsza rzecz, jaka mnie zaskakuje, to to, że do Olafa Scholza i e Manuela Macrona dołączył Mario Draghi, czyli mamy już trzech premierów europejskich. No, w formacie mińskim zdaje się też nie mieliśmy Polski, ale tam premiera Włoch nie było. Był Aleksander Łukaszenka. No, zobaczymy, jak będzie wyglądały te rozmowy kto będzie siedział przy tym stole na razie dołącza premier Italii. Druga rzecz, która mnie zaskoczyła, to to, znaczy, która uważam, że jest ważna w tym kontekście, czy to będzie dyskusja o Ukrainie w Unii Europejskiej, czy wywieranie presji na Ukrainie, żeby już sobie dała spokój i pogodziła się z sytuacją. To mnie bardzo zastanawia. Ale zobaczymy, proszę państwa, zobaczymy. W moskiewskim metrze z kolei w niedzielę zatrzymano ponad 50 osób, które wcześniej brały udział w akcjach antywojennych. To o tym informuje Ukru o Ukrainform, opierając się na rad doniesieniach Radia Swoboda. Ukraina potrzebuje nowych, nowoczesnych systemów obrony przeciwrakietowej. Dostawy takich systemów były możliwe w tym roku, w zeszłym roku, a nawet wcześniej. Czy je otrzymaliśmy? Nie. Czy ich potrzebujemy? Tak. O tym mówił opublikowany w niedzielę wieczornym nagraniu prezydent Ukrainy, Wołodymir Zełejski. No dobrze, tylko to już chyba nie jest kwestia uzbrojenia. To powinni dostać nowych żołnierzy, jakby. No i to jest teraz ten dylemat. Proszę Państwa, no właśnie, to jest ten dylemat. Jak ten problem zostanie rozwiązany? Bo wygląda na to, że Ukraińcy jakby przegapili trochę taką sytuację na dobry pokój. I teraz już, żeby ten dobry pokój uzyskać, Dobre warunki pokojowe, no to będzie coraz trudniej, bo sytuacja na froncie może się zmienić na niekorzyść i to troszkę te warunki brzegowe do dobrego dealu pokojowego zmienią. No zobaczymy, proszę Państwa. Putin z, y, y, no, jest w dobrym humorze. Porównuje się do cara Piotra Wielkiego. Polacy i Bałtowie połdowie traktują jego groźby poważnie, a Niemcy je bagatelizują. Różnica wynika z tego, że jedni byli, ofiarami, a drudzy sprawcami, o tym pisze Tagesspiegel, no dosyć mocne stwierdzenie w, akurat w gazecie niemieckiej, że jedni ofiarami, drudzy sprawcami, to tak chyba samokrytycznie Tagesspiegel o tym pisze, że może są pewne narody nie wiem, imperialne, i, te, I narody ofiary, no i te właśnie Europa, Środkopolacy i Bałtowie, to narody ofiary, może właśnie z tego powo powodu inaczej to traktują, ale też pokazuje to, że Niemcy mają inne spojrzenie na tego typu przechwałki, czy też deklaracje Władimira Putina, że ich to może śmieszy, że oni to bagatelizują, a my traktujemy to bardzo poważnie, i Bałtowie też traktują to bardzo poważnie bo tu nie ma co używać retoryki ofiary. No proszę Państwa, po prostu zostaliśmy zepchnięci przez ostatnie 300 lat właśnie przez Piotra I, więc no nam się to nie kojarzy dobrze. I nie tylko nam, no myślę, że innym, nie wiem, jak Węgrom, no ale innym narodom w Europie Środkowej może niekoniecznie. Tymczasem Rosjanie od kilku dni prowadzą intensywne ataki na Siewierodoniec znajdujący się w obwodzie Ługańskim. W nocy z sobotę na niedzielę zniszczyli drugi most do Siewierodoniecka, obecnie ostrzeliwują trzeci ostatni, który prowadzi do miasta. Szef administracji obwodu Sieriej Hajtaj informuje, że Rosja rzuca wszystkie siły, by odciąć miasto Rosja rzuca wszystkie siły, by odciąć miasto, a azjatyckie rynki gwałtownie spadają, ponieważ gwałtowny wzrost cen w Ameryce wywołał obawy, że rezerwa federalna podejmie bardziej zdecydowane działania w celu ograniczenia inflacji. W tym samym czasie dolar amerykański umacnia się do 135 jenów japońskich po raz pierwszy od ponad 20 <coughs> lat. W piątek oficjalne dane pokazały, że w ubiegłym miesiącu inflacja w USA osiągnęła najwyższy poziom od ponad 4 dekad. Ostrzeżenia o zakażeniach wirusem COVID-19 w Pekinie również zwiększyły obawy inwestorów o globalny wzrost gospodarczy. To ciekawe, bo u nas już się chyba skończyło. W poniedziałek indeks Nikkei w Japonii i Kospi w Korei Południowej spadł o ponad 3%, Hansen w Hongkongu o 2,8%, a więc spadki na giełdach azjatyckich. Australijska giełda była zamknięta z powodu święcia, święta państwowego, jakim w Australii wciąż są. Urodziny królowej, no i zobaczymy, jak te rynki finansowe będą reagować, reagować w Azji. A tymczasem największe południowo-koreańskie przedsiębiorstwa twierdzą, że zostały poważnie dotknięte strajkiem tysięcy kierowców ciężarowych w całym kraju, który ten strajk trwa już siódmy dzień, proszę państwa. Nie wiem, czy, czy ktoś to słucha za kółkiem, właśnie, bo wiem, że też jest wielu takich słuchaczy czy widzów tego kanału. No, ale w Korei właśnie kierowcy protestują, strajkują. Producent samochodów Hyundai i producent stali POSCO są wśród firm, które ucierpiały w wyniku tej akcji protestacyjnej. Kierowcy ciężarówek domagają się wyższych płac i przedłużenia dotacji rządowych, ponieważ borykają się z rosnącymi kosztami paliwa. W pierwszych 10 dniach miesiąca eksport spadł o prawie 13% w porównaniu ze rokiem poprzednim. Strajk wywołał obawy, że może on pogłębić zakłócenia w globalnym łańcuchu dostaw spowodowane pandemią i wojną na Ukrainie oraz przyczynić się do dalszego wzrostu cen na całym świecie. Korea Południowa jest głównym producentem towarów takich jak samochody, elektronika i chipy komputerowe. E, e, proszę Państwa, tymczasem wracamy do Japonii, bo w poniedziałek jen spadł. Do najniższego od 24 lat poziomu w stosunku do dolara, różnica między japońskimi i amerykańskimi benchmarkami zwiększyła się po tym, jak gorące, danie, gorące dane o inflacji w USA spowodowały wzrost rentowności amerykańskich obligacji skarbowych. No, więc, właśnie to jest to, o czym mówiłem w pierwszej refleksyjnej części komentarza, że będziemy mieli różnego rodzaju skutki. Wojny. Jeśli Rosja odzyska kontrolę nad frontem ukraińskim, no to będzie mogła kreować pewnego rodzaju być może nawet zjawiska w gospodarce globalnej. No i to może być bardzo ciężka sytuacja Nie dla wielu krajów, w tym myślę, że dla Polski na pewno też. Światowy arsenał nuklearny wzrośnie w najbliższych latach po raz pierwszy od czasów zimnej wojny, podczas gdy ryzyko użycia tej broni jest największe od dziesięcioleci. Tak stwierdził w poniedziałek czołowo ośrodek e, analityczny zajmujący się konfliktami i zbrojeniami, oczywiście e, ośrodek analityczny amerykański. Tymczasem kora północna, która posiada, e, posiada e, broń nuklearną, oddała w niedzielę wiele strzałów artyleryjskich między 8.07 a 11.03 czasu lokalnego, więc postrzelali prawie 3 godziny. Tą informację podało południowo-koreańskie wojsko, to kolejny pokaz siły dzień po tym, jak przywódca Korei Północnej Kim Jong-un obiecał zwiększyć potęgę militarną tego odseparowanego kraju. Proszę Państwa, Shangri-La Dialogue w Singapurze, bardzo ważna impreza dla bezpieczeństwa regionalnego, bardzo ważne, istotne spotkania i na pewno o tym jeszcze więcej powiem w kolejnych komentarzach, na pewno jutro. Tymczasem no, okazuje się, że mamy dwa ogniska zapalne dzisiaj na świecie. Jeden to wojna w Ukrainie, a drugie to coraz bardziej napięte stosunki Chin ze Stanami Zjednoczonymi. O tym głównie dyskutowano w czasie tej trzydniowej imprezy. Jeszcze się do niej odniosę w kolejnych komentarzach. To już zapraszam dzisiaj. O poranku. <laughs> Proszę Państwa, o poranku 1 lipca obudzimy się w kraju z nowym systemem podatkowym. Po raz kolejny w tym roku w życie wejdą przygotowane rządowe zmiany, wyrzucające do kosza większość rozwiązań Polskiego Ładu, który z POMPą wchodził w życie 1 stycznia. Ja nagrałem komentarze na temat nowego ładu dwa komentarze w zeszłym roku możecie Państwo je odsłuchać No i zobaczyć, co się sprawdziło, a co się nie sprawdziło. No ale w każdym razie teraz będziemy mieli jakąś, jakąś korektę, no i zobaczymy, jak to będzie wyglądać w sezonie wakacyjnym. Działania Rady Polityki Pieniężnej są mało efektywne, bo neutralizuje je, odwraca polityka budżetowa, która działa silnie proinflacyjnie. O tym mówi dla Business Insider Ludwik Kotecki, członek Rady Polityki Pieniężnej. Rada posługuje się tempem, narzędziem, czyli stopami procentowymi, ponieważ innego nie ma. No właśnie Rada podnosi stopy. Rząd robi troszkę inne rzeczy zdanie Ludwika Koteckiego, więc odwraca to, co robi Rada. No to możemy tak pewnie podnosić te stopy jeszcze długo. W obecnych warunkach to trochę jak używać siekiery do zwalczania chwastu, jakim jest inflacja. Inne narzędzia, które w tej walce mogły być przydatne, nie są używane, a powinny być, tak twierdzi Ludwik Kotecki. Narzędzie, które może przynieść wymierne efekty w walce z inflacją, jest dzisiaj odpowiednia polityka. Budżetowa, no ale mamy wybory, mamy demokrację, więc to akurat nie jest łatwe. Myślę, że z politycznego punktu widzenia, no i jeszcze ta cała sytuacja na świecie, no generalnie, proszę Państwa, wielkie wyzwanie przed politykami naszego kraju. Zwłaszcza, że wszystko rozstrzygnie się jesienią, październik, listopad, to proszę Państwa, będzie wielka bitwa nie tyle na polu bitewnym Ukrainy. Co w światowej gospodarce, i po niej już będziemy wiedzieć, co dalej. Więc szykujemy się niczym, można powiedzieć, na grunwald. Tylko nie wiem, czy akurat na luzie siedzimy sobie w cieniu lasów grunwaldzkich, czy może wręcz przeciwnie, może próbujemy teraz troszkę na prędce rozwiązać pewne, pewne problemy, ale to wszystko się okaże. No, okaże się, kto jak się do tego przygotował, kto spokojnie na to rozstrzygnięcie czeka. A kto e, niespokojnie na to rozstrzygnięcie e, czeka Proszę Państwa, od dłuższego czasu częściej pojawiają się głosy, że program Rodzina 500 Plus zostanie wyniony, wy, zmieniony A wysokość świadczenia zostanie podniesiona Teraz tą informację potwierdził nie byle kto, bo szef klubu e, PiS Ryszard Terlecki No czekamy zatem na tą podwyżkę, ale nie wiadomo kiedy ona nastąpi No pewnie jest, jak sądzę na początku kampanii wyborczej, czy w jej trakcie Wiem, być może wiosną przyszłego roku, być może jesienią prawdę mówiąc, no nie wiem, narażę się Państwo, ale uważam, że gdyby tych wyborów nie było, to, to mielibyśmy trochę lepszą sytuację, żeby rozwiązać te problemy globalne. Bo, bo tu logika kampanii wyborczej ma swoje prawa, ale niestety tak się składa niefortunnie, że nie chce to się zgodzić z tym, co dzieje się na świecie. I tam sytuacja podpowiada zupełnie inne rozwiązania niż, niż kampania wyborcza. No, pogodzić to, to, to będzie bardzo, bardzo trudno. No, ale oczywiście nie ma mowy o przesuwaniu wyborów, bo no, tak się mówiliśmy w demokracji, że one przypadają w określonym czasie, niezależnie od tego, co dzieje się na świecie. No, a na świecie to może nawet i dobrze, że. No, ja wiem, czy mógł, czy mógł być gorszy, gorszy termin wyborów, no, ale z tym, że naprawdę jesień 2022 to, to jest rozstrzygnięcie niewyborcze, które tam skutkuje wyborem czy wymianą władzy na najbliższe 4 lata. Tylko to będzie wybór na najbliższe kilka dekad, o tym jestem przekonany. No i w to, że akurat mamy wybory, to jakoś nam się tutaj. Trochę nam komplikuje sytuację. No ale proszę Państwa, ale także no, nie jest najłatwiej w Stanach, bo tam od 40 lat inflacja, e, najwyższa od 40 lat inflacja, przepraszam, najwyższa od 40 lat inflacja, która budzi przerażenie na rynkach finansowych. Ta inflacja, jeszcze wyższa inflacja w Polsce napędza zaś rekordowe zainteresowanie obligacjami detalicznymi. Unia Europejska jest w coraz bliżej decyzji dotyczących nadania Ukrainie statusu kandydata. Ale właśnie, takiego kandydata, który będzie się teraz integrował przez 40 lat, jak Turcja, czy, czy coś konkretnego. A Polska zbliża się za to do decyzji o politycznym odblokowaniu rozwoju energetyki wiatrowej na lądzie. Z kolei połowa Niemców nie chce zamykania elektrowni atomowych. No, proszę Państwa, wygląda na to, że już wchodzimy w tą zieloną energię. Ten samochód, który Państwo widzicie, to już jest chyba ostatni, moim zdaniem, spalinowy, w, 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 którego ja używam w życiu, więc. To już powoli szykujemy się na pożegnanie tego starego świata. To już będzie miało walor sentymentalny, przez te komentarze już niedługo i to bardzo szybko się stało. COVID, proszę Państwa, teraz wojna w Ukrainie i zaczynamy być już w innej rzeczywistości. Eee, złoty w ostatnich miesiącach przeżył prawdziwy rollercoaster. Najpierw dramatycznie osłabił się w obliczu wojny Putina, później rynki wzięły nieco oddechu i polska waluta nabrała mocy, Pomogło i też odblokowanie pieniędzy z krajowego programu odbudowy. Najbliższy czas jednak nie wygląda dobrze. Z złotego czeka seria ciosów. Kolejne są kwestią czasu. O tym pisze ManyPL, krytykując też politykę Narodowego Banku polskiego w tej sprawie. A tymczasem Rosjanie blokują eksport, o mówił już Rosach Kaczyński, i proszę Państwa, to jakoś współgra z tymi komentarzami na tym kanale, bo mówi on tak: Rosjanie blokują eksport morski, bo wiedzą, że to wywoła głód i wywinduje ceny żywności, a to zintensyfikuje napływ emigrantów na południe Europy. Moskwa chce wprowadzić Europę w wielowymiarowy kryzys, ocenił prezes PiS Jarosław Kaczyński. No i proszę Państwa, po pierwsze, trudno się nie zgodzić z tą diagnozą, bo to jest możliwe. To po pierwsze. Po drugie, widać, że naczelnik wie, co się mniej więcej może wydarzyć. A po trzecie, że jeśli się to wydarzy, to jeszcze może być to na korzyść PiSu, bo PiS się świetnie czuł w tej retoryce emigranckiej. Zobaczcie sobie Państwo, że Putin no jednak, do, jednak zdecyduje się destabilizować Europę, zdecyduje się potraktować instrumentalnie wojnę na Ukrainie, że nie będzie mu chodziło o to, żeby tam zdobywać jakieś żeby tam zdobywać kolejne terytoria, bo tutaj jest dużo komentarzy, tam tyle zniszczyli, tyle czołgów, tu się przesunęli o tyle kilometrów, ale tak, ale tak naprawdę będzie chodzić o to, żeby puścić tych migrantów z południa, z globalnego południa na, do Europy. I wtedy PiS się może doskonale odnaleźć, proszę Państwa, wtedy, bo już nie raz wygrał wybory dzięki temu i może na to liczy Jarosław Kaczyński, może to będzie, może te skutki globalnej destabilizacji Uda się pisowi obrócić na korzyść. Bo to tak czasem bywa, że jak ruszą ci migranci, to te sondaże, które dzisiaj analizujemy, że tutaj tym słabnie, tutaj liczymy, że ci jak się połączą w dwie koalicje, w jedną koalicję, to to dużo zmieni. No to jeszcze zobaczymy. Wszystko zdecyduje się proszę państwa jesienią, wszystko zdecyduje się jesienią. No i zobaczymy, zobaczymy. Proszę Państwa, bardzo to jest ciekawe. No i właśnie, wojska rosyjskie osiągają postępy w przesuwaniu się na południowy wschód od Izjumu w obwodzie Charkowskim w kierunku słowiańska, w obwodzie Donieckim na wschodzie Ukrainy. O tym poinformował w najnowszym raporcie amerykański Instytut Badań nad Wojną. I no właśnie, ISW. Na dzień dzisiejszy, właściwie dzisiaj wiemy, że na stole nie ma żadnych konkretnych propozycji, które byłyby negocjowane między Ukrainą i Rosją. To mówi. W programie Graffiti to powiedział Paweł Soloch, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Ukraina nie zgadza się na żadne cesje terytorialne, trwa wojna. Ciągle wydaje się, że losy Ukrainy rozstrzygają się w trakcie działań wojennych, a nie przy stole negocjacyjnym. No ale rozstrzygną się przy stole negocjacyjnym prędzej czy później. Natomiast diagnoza no, jest trafna. No tak jest. Nie ma żadnych propozycji właściwie na razie. Nie wiadomo... Co miałoby być negocjowane? Ukraińcy nie zgodzili się na sesje terytorialne i w ogóle nie ma takiej rozmowy na razie. Wojna, e, wojna trwa. No, te losy rozstrzygają się na polu bitewnym, no, ale tam wygląda na to, że ta sytuacja dzisiaj jest lepsza dla, dla Federacji e, Rosyjskiej. No i na koniec radykalna wypowiedź amerykańskiego historyka Timothy Snydera. To się może spodobać. Może na początku powinienem to dać, że podbić zasięgi, proszę Państwa. Bo no, w Polsce szczególnie lubimy tego typu wypowiedzi, ale, no, mocne zapadające w pamięć, on mówi tak: rosyjski prezydent Władimir Putin planuje zagłodzić miliony osób w Afryce i Azji, by w ten sposób wygrać wojnę w Europie. Jest to nowy poziom kolonializmu, proszę państwa, mocne stwierdzenie amerykańskiego historyka. No właśnie, jak będzie zobaczymy, sytuacja jest arcy ciekawa, tematów do komentarzy nie brakuje, proszę Państwa, na 110 dniu wojny i w 110 komentarzu z rzędu na dzisiaj 13 dnia, czerwca roku Pańskiego roku pamiętnego to byłoby na tyle. Jeszcze raz bardzo dziękuję Państwu za wsparcie. Bo to wy sprawiacie, że możemy te komentarze kontynuować, poprawiać je. Czynić jeszcze ciekawszymi, za to wielkie dzięki za wsparcie na Patrona gdzie tam przesuwam się powoli w tej klasyfikacji, ale nadal jestem poza, poza pierwszą setką. No, liczę na Wasze wsparcie, bo może dzięki temu awansujemy wyżej. Życzę tego, co zawsze, czyli nieograniczonej wyobraźni i zdrowego rozsądku, ale zawsze we właściwych proporcjach, no bo jedno bez drugiego nie istnieje, obiektywizmu i dystansu, na ile to możliwe, proszę Państwa, no bo to już nie jest, nie jest zabawa, to nie jest gra w piłkę nożną, ani gra komputerowa, tylko no, określone działania powodują określone skutki, no, w, em, przede wszystkim ekonomiczne, ale, ale nie tylko, i one dotykają, one dotykają coraz większą grupę ludzi, przynajmniej w naszym regionie e, świata. Będę wdzięczny za, nie wiem, łapki w górę, czy polecenia, ale tylko dla, do tych osób, których te komentarze nie będą denerwować, nie będą wywoływać skrajnych jakichś emocji, bo to nie są komentarze, które powinny wywołać emocje, raczej namysł, raczej refleksje. Jeśli takie osoby Państwo znacie, to im te komentarze jak najbardziej polecajcie, ale jeśli yy, jeśli to nie są tego typu osoby, to absolutnie ich nie polecajcie. No nie wiem, czy subskrypcje, czy tam łapki w górę, czy dzwoneczki i tym podobne rzeczy będą potrzebne. Zawsze polecam odnajdywanie ręczne tych komentarzy, bo algorytm Was klasyfikuje, tam twierdzi, że Was lepiej zna niż Wy sami siebie. Że interesuje Was lotnictwo, czołgi, to Wam poleca. Eee, więc jeżeli... jeżeli wam te komentarze się podobają to zapraszam każdego dnia bo tak jak powiedziałem do końca wojny tej konwencjonalnej która może potrwać jeszcze długi czas zawsze każdego dnia ten komentarz na państwa będzie czekał i to już wszystko na to już wszystko 13 dnia czerwca roku pańskiego roku pamiętnego 2022 ten dzień już przechodzi do historii radosław pyfel kłaniam się państwu serdecznie do usług dużo zdrowia i miłego dnia.